Cześć, witajcie. Jak zwykle z Paragwaju. Mam na imię Zbyszek i serdeczne pozdrowienia. Nie jak zwykle przy pięknej pogodzie, tylko widzicie, że u nas też, jak widać, czasami deszcz pada i jest trochę gorsza pogoda. Okej. Dzisiaj odcinek dla odważnych. Dlaczego? Sporo was dalej w dalszym ciągu pyta, żebym pokazywał to właśnie takie normalne, proste, wiejskie, małomiasteczkowe życie. Ponieważ pogoda dzisiaj jest najlepsza, więc postanowiłem skorzystać z pomocy Luisa, to jest nasz dobry znajomy, i udostępnił mi wideo, jak Paragwajczycy, co jest bardzo typowe tutaj, przygotowują jedzenie. Ale jakie jedzenie? Konkretne jedzenie. I dzisiaj pokażę wam, jak przygotowuje się w sumie. Może nie jak przygotowuje się, no tą część pominęliśmy, bo może nie wszyscy mogliby to oglądać, ale jak się je, czyli efekt końcowy, a chodzi o konkretne jedzenie, które jest bardzo popularne w Paragwaju, o pieczoną głowę, nie świni, nie, krowy. Dobrze słyszycie? A więc ci, co nie chcą oglądać, nie zapraszam, ale jest interesujące, typowa wiejska, paragwajska atmosfera. Luz kompletny, i tak jedzą, i tak bawią się Paragwajczycy. Zobaczcie, zapraszam. Bueno, lo está yo, le va a hacer la firma y a ver si no, adiós de pata, chao. Jak takie straszne chyba nie było. Fajna rzecz, typowa dla Paragwajczyków, robią to praktycznie pieką, nazywa się to tatakła. Może z lewej strony pokażę wam zdjęcie, jak to wygląda taka tatakła. To jest praktycznie taki piec z gliny robiony, nie używają cementu. Super sprawa do pieczenia mięsa. Praktycznie to robią, zobaczycie, zawinięta również ta głowa, ale inne pieczenie są w liściach bananowych. Super sprawa. Polecam oczywiście, w Polsce trochę ciężko do rozrywania. Cieszę się na wasze komentarze. Co wy o tym sądzicie? Jedliście kiedyś takie rzeczy? Sądzę, że w Polsce raczej nie.
No, głowę świniaka może tak, bo zna się salceson czy coś, dlatego to się też robi nóżki czy głowę świniaka. Ale głowa krowy... Co o tym sądzicie? Ciekawy jestem na wasze komentarze, więc piszcie jak zwykle, subskrybujcie, subujcie kanał i jak zwykle łapki, lajki w górę i dalej na Facebook proszę dawać. Proszę się dzielić tym wideo, jeżeli was zaciekawiło. Pozdrawiam serdecznie z deszczowego Paragwaju. Trzymajcie się, na razie, hej!